Uwaga, niniejszy tekst może urazić Twoje uczucia religijne, jak i wszelkie inne uczucia, jakie posiadasz. Jeśli nie chcesz zostać urażony, zakończ oglądanie w tym właśnie miejscu. Jeśli będziesz kontynuował, robisz to na własne ryzyko i nie przysługują Ci żadne prawa. Czytanie z listu świętego Tymasza do beczki z kapustą. I szedł Elizeusz ze zlotu łysych proroków ku miastu Betel, gdzie pomady i gąbki do polerowania czaszki podobno sprzedawano. Ale miasto przyjazne nie było. Można by nawet stwierdzić, iż nie było przyjazne, a nawet pokusić się o stwierdzenie, że wrogie było. Ale nie wrogie Elizeuszowi jako prorokowi, ale czaszce jego łysej jak jajo kurze. Gdyż Pan nie poskąpił mieszkańcom owłosienia i zarośnięci chodzili jak pawiany, a i zadki ich podobnymi były do pawiańskich odwłoków. I z miasta ku Elizeuszowi młodzież wybiegła, by go słusznymi wyzwiskami przywitać. I zakrzyknęli młodzieńcy i zaprosili łysego do miasta zarośniętych słowami obraźliwymi wymienionymi w księdze przekleństw jako średnio bulwersujące. I zdenerwował się Elizeusz i tłumaczyć zaczął, iż łysinę swoją zawdzięcza chińskiej podróbce renomowanego szamponu antyłupieżowego. Ale młodzież przekonać się nie dała, nadal brzydko się do zasłużonego proroka odnosząc. I Elizeusz, straciwszy już do końca cierpliwość, użył słów wymienionych w księdze przekleństw jako najgorsze i wytłuszczonych dla lepszego ich omijania. I tak ich przeklinać zaczął, aż ich do końca przeklął. I wtedy z lasu przylazły dwa niedźwiedzie i zżarły 40 dwoje młodzieńców. I mieszkańcy Betel zrozumieli, że naśmiewanie się z łysych może skończyć się tragicznie. I wszyscy jako jeden mąż się ogolili. I wszyscy na swoich tęgich karkach nosić poczęli głowy łyse. I w tym mieście wynaleziono pierwszy kij do bejsbola.